Susan Koldicz. Co Kasia robiła? Tłumaczyła Zofia Grabowska. Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna online na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez Fundację Wolne Lektury. Od autorki. Nie tak dawno siedziałam na łące w miejscu, w którym płynął strumyk. Było gorąco. Niebo było bezchmurne, a białe chmury niczym wielkie łabędzie... Unosiły się tam i z powrotem. Tuż naprzeciwko mnie znajdowała się kępa zielonych krzewów, z ciemnymi, miękkimi kolcami, a wśród nich jedna czerwona stroiczka, która sprawiała wrażenie przyglądającej się w wodzie. Ale stroiczka nie wydawała się próżna. Widok ten był tak uroczy, że siedziałam tam chwilę, rozkoszując się nim. Nagle w pobliżu mnie dwa głosiki zaczęły mówić lub śpiewać. Nie mogłam określić, co to dokładnie było jeden z głosów przypominał wrzask, drugi był niższy i brzmiał zdecydowanie i przekornie najwyraźniej spierały się o coś, bo cały czas powtarzały te same słowa. Kasia to zrobiła. Nie. Kasia tego nie zrobiła. Zrobiła. Nie zrobiła. Zrobiła. Nie zrobiła. Zrobiła. Nie, nie zrobiła. Myślę, że powtórzyły to co najmniej sto razy. Podniosłam się, aby zobaczyć rozmówców, i na jednej z płatek dostrzegłam dwa malutkie, zielonoskóre stworzonka. Wydawały się mieć problemy z widzeniem, oba nosiły okulary ochronne. Miały po sześć nóg: dwie krótkie, dwie niezbyt krótkie i dwie bardzo długie. Te ostatnie przypominały resory do powozu. Kiedy stworzonka wstały, nogi zaczęły z pośpiechem poruszać się dokładnie tak jak resory w staroświeckim dyliżansie. Prawdę mówiąc, gdybym nie była tak duża. Myślę, że mogłabym usłyszeć ich skrzypienie. Dopóki obserwowałam te stworzonka, nie powiedziały mi nic więcej, ale kiedy tylko się obróciłam, znów zaczęły się sprzedać tymi samymi słowami: Kasia to zrobiła, Kasia tego nie zrobiła, zrobiła, nie zrobiła. Wracając do domu, pomyślałam o innej Kasi. Kasi, którą kiedyś znałam, która planowała zrobić mnóstwo wspaniałych rzeczy, a w ostateczności nie zrobiła żadnej z nich, tylko coś zupełnie innego. Coś, co na początku w ogóle jej się nie podobało, ale w sumie było o wiele wspanialsze niż te wszystkie rzeczy, o których marzyła. I z czasem, kiedy ta historia zaczęła mi się układać w głowie, postanowiłam ją dla Ciebie spisać. Zrobiłam to i zatytułowałam ją na pamiątkę moich dwóch małych przyjaciół z łąki. Oto ona historia o tym, co zrobiła kasia. Rozdział pierwszy: dzieci pana Kar Kasia Kar mieszkała na końcu miasta Burnet. W domu wysokim, obszernym, białym z zielonymi żaluzjami i bramą, nad którą róże i powolniki tworzyły gęsty łuk. Cztery duże akacje ocieniały wyżwirowaną drogę prowadzącą do głównego wejścia. Z jednej strony domu było zagajenie, a z drugiej stosy drzewa, stodoły i lodownia. Z tyłu ogród warzywny spuszczał się ku południowi, a dalej widać było pastwisko przedzielone strumykiem, orzechy amerykańskie i cztery krowy. Dwie czerwone ze spiczastymi rogami, jedną żółtą i jedną białą, o imieniu Stokrotka. Rodzina Kar składała się z sześciorga dzieci, czterech dziewcząt i dwóch chłopców. Kasia najstarsza miała lat dwanaście, Filipek najmłodszy lat cztery, inne były pośrodku. Doktor Kar ich ojciec był to człowiek zacny, prawy i tak zajęty obowiązkami, że całe dnie, a czasami noce spędzał poza domem u chorych. Dzieci te nie miały matki. Umarła bowiem, gdy Filipek był niemowlęciem, a cztery lata przed początkiem naszej powieści. Kasia pamiętała ją bardzo dobrze, ale dla reszty dzieci było to smutne i słodkie imię wymawiane w niedzielę albo przy pacierzu, albo gdy ojciec był szczególnie w dobrym usposobieniu. Miejsce matki, którą tak mało pamiętali, zajęła ciocia Iza, siostra ich ojca. Zaczęła się nimi zajmować, gdy matka udała się w tą daleką podróż, z której jeszcze przez długie miesiące dzieci miały nadzieję, że powróci. Ciotka Iza była to osoba małego wzrostu, z twarzą spiczastą, chudą i dosyć już stara. Odznaczało ją szczególne zamiłowanie do porządku i czystości. Usiłowała być dobra dla swych wychowanków, ale bardzo ją drażnili i zdawali się trudni do wychowania, gdyż sama będąc dzieckiem, ani trochę nie była do nich podobna. Ciotka Iza była niegdyś cichą, schludną istotką, która niczym Carl Locks lubiła spokojnie i długo przesiadywać w bawialnym pokoju wyszywać, być głaskana po głowie i nazywana dobrą dziewczynką przez starsze osoby. Kasia zaś co dzień darła sukienkę. Nie cierpiała szycia i nie dbała o to, żeby nazywano ją dobrą. A co się tyczy Juzi i Elżbietki, to się rzucały jak rącze koniki, kiedy ktoś chciał je pogłaskać. To wszystko bardzo trapiło ciotkę Izę i trudno jej było wybaczyć, że jej siostrzeńcy są tak niezrozumiali i tak niepodobni do grzecznych chłopców i dziewcząt ze szkoły niedzielnej. A takie dzieci najbardziej lubiła i najlepiej rozumiała. Doktor Carr również ją trapił. Chciał bowiem, aby dzieci jego były odważne, śmiałe, zachęcał je do skoków i ruchliwych zabaw, chociaż stąd wynikało obrywanie guzów i darcie sukienek. Prawdę mówiąc, ciotka Iza w ciągu całego dnia, tylko przez pół godziny, bywała z nich w pełni zadowolona, mianowicie przed śniadaniem, kiedy z jej nakazu wszystkie siedziały na małych krzesełkach, ucząc się wersetów z Biblii. Przypadających na bieżący dzień. Cały ten czas chętnym okiem na nie spoglądała. Były bowiem jak spod igły. Miały tak czyste ubrania, tak porządnie uczesane główki. Ale wraz z odezwaniem się dzwonka ustawała jej uciecha. Od tej chwili nie można było na nie patrzeć, według jej wrażenia. Sąsiadki z wielkim politowaniem rachowały sześćdziesiąt białych, wykrochmalonych sukienek suszących się co poniedziałek rano i rozważały między sobą, jak często trzeba prać dla tych dzieci. I jak trudnym zadaniem musi być dla tej biednej panny Kar utrzymywanie ich tak skludnymi. Choć pannie Kar wcale nie wydawały się skrudne, i w tym była największa bieda. Józiu idź na górę umyć ręce. Henrysiu podnieś kapelusz z ziemi i powieź go na gwoździku. Nie na tym gwoździku, na trzecim od brzegu. Takie to rzeczy mówiła ciotka Iza przez cały dzień. Dzieci słuchały się jej bardzo, ale nie były do niej przywiązane. Nazywały ją ciocią Izą. Nigdy ciocią. A zarówno chłopcy, jak i dziewczęta dobrze wiedzą, co ta różnica znaczy. Chcąc wam przedstawić młodszych członków rodziny pana Kar, nie wiem, czy mogłabym znaleźć lepszą sposobność niż wtedy, kiedy pięć z tych sześciu osóbek siedzi na dachu od lodowni, niby kurczęta na grzędzie. Ta lodownia należała do ich ulubionych schronień, a był to długi dach położony nad dołem, wykopanym w ziemi. Ponieważ znajdował się w środku bocznego dziedzińca, zdawało im się, że najkrótszą drogą do jakiegokolwiek miejsca jest wspiąć się po jednej ścianie, a spuścić się drugą. Lubiły także dostawać się na wierzchołek, a zachowując siedzącą pozycję, spuszczać się powoli po gorących dachówkach na ziemię. Ma się rozumieć, że źle na tym wychodziły buty i ubrania. Ale mniejsze o to. Wszakże sprawy butów i całego ubrania spoczywały na głowie ciotki Izy, a ich rzeczą było ślizgać się i figlować. Józia, najstarsza po Kasi, siedziała po środku. Była to ładna, miła, zaokrąglona dziewczynka. Miała długie, ciemnoblond, warkocze i niebieskie, zauzawione oczy. Pomimo jej wielkiej wesołości z powodu tych oczu i miękkiego, dźwięcznego głosu, wszyscy byli skłonni rozpieszczać ją i stawać po jej stronie. Pewnego razu, będąc jeszcze bardzo mała, uciekła z lalką Kasi. A gdy siostrzyczka ją goniła, chcąc odebrać lalkę, Józia trzymała zdobycz mocno, i wzbraniała się oddać. Doktor Kar, który nie zwracał na to wielkiej uwagi, usłyszał tylko rozpaczliwy ton anionu wołającej. – Nie oddam, ja chcę lalkę. Nie pytając o nic, wykrzyknął ostro. Wstydźcie, Kasiu, natychmiast oddaj siostrze jej lalkę. Co też Kasia bardzo zdziwiona uczyniła. Julia zaśmiała triumfującą minę zadowolonej kotki. Julia była wesoła, łagodna, trochę niedbała i bardzo mało skoncentrowana na sobie chociaż trzeba przyznać, że miała szczególną zdolność do rozmaitych gier, a przy tym była bardzo zabawna i pocieszna, mimo cichego zachowania. Wszyscy ją kochali i ona kochała wszystkich, a najbardziej Kasię, w której widziała najmądrzejszą osobę na świecie. Mały Filipek siedział na dachu obok Juzi obejmującej go ręką. Za nim umieściła się Elżbietka, szczupłe, opalone, ośmioletnie dziecko. Miała piękne, ciemne oczka i główkę pokrytą krótkimi lokami. Biedna Elżbietka. Brakowało jej odpowiedniej pary w rodzinie. Nie należała do starszych ani do młodszych dzieci. Największym jej życzeniem i największą ambicją było trzymać się blisko Kasi, Juzi i Cesi Hall. Znać ich tajemnice i nosić bileciki do stacji pocztowych, które urządzały sobie po rozmaitych kryjówkach. One jednak nie chciały jej i zwykły mówić, żeby się poszła bawić z dziećmi. Przykro mi przyznać, że gdy się temu opierała one same uciekały, korzystając ze swych dłuższych nóg. Biedna Elżbietka, pozostawiona w tyle, płakała gorzkimi łzami, a, będąc zbyt dumna, żeby się często zadawać z Henrysiem i Joasią, największą uciechę miała w śledzeniu starszych dzieci. Lubiła wykrywać ich tajemnice, a zwłaszcza pocztowe kryjówki, sprawiające jej najdotkliwszą przykrość. Mając oczka bystre i żywe jak ptaszek, tak długo podglądała, świdrowała, śledziła i czuwała, Aż wreszcie w jakimś dziwacznym i niespodziewanym miejscu, na przykład w pniu drzewa, na zagonie szparagów albo na wierzchołku drabiny, wyszpiegowała papierowe pudełko z paczką kartek, kończących się zwykle tymi słowami: Tylko niech Elżbietka się nie dowie! Biegała wówczas do dzieci i rzucała im pudełko przed oczy, mówiąc wyzywająco: Macie waszą pocztę! I z każdym razem zbierało je się na łzy. Biedna Elżbietka. Prawie w każdej rodzinie są takie osamotnione dzieci. Chociaż Kasia miała najpiękniejsze na świecie zamiary, by stać się bohaterką i pocieszać smutnych, jednakże biegając swawolnie tu i tam nie spostrzegła, że należało należałoby osładać dole opuszczonej siostrzyczki i dlatego Elżbietka miała ciągle zbolałe serduszko. Henryś i Joasia siedzieli na dwóch krańcach dachu. Sześcioletni Henryś był to blady, pulchny chłopiec z poważną twarzyczką i z resztkami konfitur na rękawach od kurtki. Joasia, którą dzieci lubiły nazywać Jan albo Jaś. Była wspaniałym dzieckiem, o rok młodsza od Henrysia. Jej oczy były pełne dobroci, a różowe, szerokie usta zawsze gotowe do śmiechu. Ta dwójka przyjaźniła się ze sobą bardzo, chociaż Henryś wyglądał jak dziewczynka ubrana przez pomyłkę za chłopca, a Joasia jak chłopczyk w sukience pożyczonej od dziewczynki. Gdy tak siedzieli, chichocząc i gawędząc, Kasia ukazała główkę w oknie pierwszego piętra i zawołała z triumfem, pokazując w ręku stos pończoch. Kura, robota skończona i ciotka Iza pozwala wybrać się na przechadzkę. Czy nie sprzykrzyło wam się czekać? Nie jestem temu winna. To dziury były takie duże i przytrzymały mnie tak długo. Spiesz się Józiu, zbierz rzeczy. Za chwilę zejdziemy z Czesią. Dzieci zerwawszy się radośnie, zsunęły się z dachu. Józia wzięła parę koszyków, Elżbietka poszła po swego kota, a Henryś i Joasia obładowali się pękami zielonych gałęzi już byli gotowi, skrzypnęły boczne drzwi i Kasia z Cesią Hall weszły na podwórze. Muszę wam coś powiedzieć o Cesi. Była to wielka przyjaciółka dzieci pana Kar i mieszkała w sąsiednim domu. Podwórza tych domu były podzielone od siebie tylko zielonym płotem, bez żadnej furtki. Cesia spędzała zatem dwie trzecie czasu z rodziną doktora i należała niejako do jego gromadki. Była ładna, wytworna, o eleganckich manierach, jasne i połyskliwe włosy, miała zawsze najładniej uczesane twarzyczkę delikatnie zarumienioną a drobne rączki czyste jakże się różniła od mojej biednej kasi jej włosy były zawsze w nieładzie a suknie zaczepione o gwoździe darły się same i pomimo dużego wzrostu i wieku była tak roztrzepana i naiwna jak sześcioletnie dziecko kasia była najdłuższą dziewczynką na świecie jakim sposobem tak rosła tego nikt nie zdoła zgadnąć ale sięgała już ojcu do ucha i o głowę była wyższa od biednej ciotki Izy Ile razy pomyślała o swym wzroście, stawała się nieśmiała i niezgrabna I tak się czuła, jakby się składała z samych ostrych kątów, łokci i stawów Szczęściem miała głowę tak pełną planów, zamysłów i marzeń różnego rodzaju Że nie miała czasu często przypominać sobie, jak jest wysoka Było to dobre, kochające dziecko Pomimo roztrzepania i pięknych postanowień Wyznawianych co tydzień, a nigdy niespełnianych Miewała napady poczucia odpowiedzialności za młodsze dzieci i pragnęła dawać im dobry przykład, ale przy pierwszej lepszej okazji zwykle o tym zapominała. Dni jej przelatywały jak wiatr, bo gdyby się nie uczyła, nie szyła lub nie naprawiała, zawsze takie rozkoszne zamiary snuły jej się po głowie, że chciałaby mieć dziesięć par rąk, żeby je uskutecznić. Ta ruchliwość umysłu nabawiała ją często kłopotu. Lubiła stawiać zamki na lodzie. I marzyć o dokonaniu czegoś takiego, co ją wsławi tak dalece, że wszyscy będą pragnęli słyszeć o niej i poznać ją. Wątpię, żeby sobie ułożyła w głowie, co to za nadzwyczajna będzie rzecz. Ale zamyślając się o tym, często zapominała wyuczyć się lekcji albo zasznurować buciki, za co potem miała nagane od ciotki Izy. W takich razach pocieszała się myślą, że kiedyś będzie piękna, kochana i słodka jak anioł. Zanim by to jednak nastąpiło, miały w niej zajść różne zmiany. I tak czarne oczy miały się przerobić na niebieskie, nos miał się przedłużyć i wyprostować, a usta, zbyt szerokie dla bohaterki, miały się stać pączkami różanymi. Lecz dopóki by te cudowne rzeczy nie nastąpiły, starała się jak najmniej myśleć o swych rysach.